Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to 77. materiał z gry Darkest Dungeon na modach i dzisiaj prawdopodobnie zaczniemy sobie od wybudowania fajnego miejsca w dystrykcie. Czyli, na przykład, można byłoby zrobić, że wszystkie kurie związane z jedzeniem sprawiają, że się odstresowywujemy i dzięki temu jeszcze mamy dwa dodatkowe miejsca na użycie skilla przy ognisku. Albo 5% więcej zdrowia, celność, dodge, prota i kryty. Co oczywiście... Tak! Ja buduję! Ja miałbym tego nie zbudować? Czy jesteście poważni? Natomiast... No cóż... Co do innych rzeczy, które bym sobie wybudował, to i tak brakuje mi ciągle materiałów. Wszystkie kurio zabierają mi 2 punkty stresu. Jasne. Zabieraj mi 2 punkty stresu z przyjemnością. I to jest w sumie walenie na bossów. Znaczy bossów i większych przeciwników. Dawaj! Jest tutaj coś jeszcze takiego? Krótko, wzrocznego, co mogę sobie zbudować, jak zobaczę gdzieś ptaszek żółty, że mogę. Nie, nie widziałem. Dobra. Teraz wracamy do zbierania rzeczy. Hag Witch. Zabicie tej krowy wstrętnej. Może zabicie ekipy marynarskiej. To byłoby całkiem spoko. Byłoby do zrobienia. Musiałbym ułożyć bardzo dobry team. Oczywiście ty się... A, ty nie masz nic przeciwko niemu, to dobrze. Bardzo, bardzo fajnie. Może poszedłbym sobie po prostu na jakiegoś średniaka z Cassidy, żeby nafarmić sobie fajnych rzeczy? No mógłbym. Na przykład dalibyśmy coś takiego, Miszorek Arthas. A gdzieś w tym zestawieniu jeszcze na przykład... Niech się XP Yonna Dark. Darkówna mroczna. Będę musiał też... A nie, nie będę musiał. Dobra, to jest medium, to jest spoko w takim wypadku. Nic nie muszę, pamiętajcie. Nikt mnie do niczego nie zmusi. Dobrze. Więc wyrównujemy sobie po prostu tymi rzeczami. Idziemy na ruiny, więc antivenom jest nam niepotrzebne. Bandaże tak samo. Będziemy potrzebować tego, tego. I ewentualnie, nie no, klucza nie. Dobra. To są rzeczy moim zdaniem potrzebne. Jak mi się wydaje, no w ruinach antivenom na co się używało? Na nic. Samo bandaże. Bandaże się nie używało. Łopatą i kluczami można było rozwiązać wiele spraw, jeśli chodzi o kurio i wodę święconą tak samo. A ognisko jak najbardziej zawsze jest potrzebne, nie? Szkielety z wysoką protą są podatne na blight. Dobrze, mogą sobie być podatne na blight. My chodzimy po ciemku tym zespołem. Nie, ten zespół ma to w nosie, czy jest jasno, czy ciemno, więc póki co chodzimy sobie jak jest jasno. Chciałem ich zaskoczyć. To zaskoczę ich tym. Tu mamy Miszora w teamie. Zaczynamy od dodge'a, na pewno. No właśnie. Co wy sobie myślicie? No dobra, no już wiem, co gość sobie myśli. I na pewno nie myśli, że go wjadę z łokcia zaraz. Dobra, oznacz sobie tego. No i Arthas, słuchaj. Właśnie chciałem, żebyś gościem się przywitał. Bardzo serdecznie, jak to masz w zwyczaju. Miszor, Brzaskun. Niezła próba. Stres? Nie w tym composition. Nie w tym miejscu. Dobra, mieczyk sobie spadł z nieba. Czy to miał consume mark? Indykacja? Tak. Ale nie zjadło mimo wszystko, bo przeciwnik umarł. Bum! Zniszczona.
No dobrze, jak brat Law, to jeszcze Driven into the Mud i jest spoko. O, będzie walka, to od razu... A, to za wcześnie, no ale dobra. Tak, skrzynka była pusta, to... No, kto tam chce mnie zaskoczyć? Ha, widzieliście? Nagle zaczęło się robić jasno i nie spodziewaliście się, że to są ludzie. Więcej krwawienia. Oznaczenie. Oznaczenie jest genialne! Ha, 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 wiecie dlaczego? Bo Arthas świetnie będzie się dogadywał z koleżanką, która lubi konsumować marki. To jest świetne. Prawie jak to, że Mishor praktycznie sobie przesuwa ich jak... Nie wiem, jak kupę. Znaczy, no, przesuwa ich jak chce, robi ich jak dzieci. No. No i tak się zabiera życie właśnie. W końcu ekspedycja, która ma jakąś szansę się powieść i nie spieprzyć. Chyba, że zaraz wyskoczy mi Shambler, ale tak za wcześnie na niego raczej. Chyba plesaczku w drugą stronę ci tam przelutuje. Bo kto wie, co się stanie, może zużyje, nie wiem, ognisko nawet. O, może tak być. I wtedy mi się zwolni miejsce z... Myślałem, że znowu was łapie ukłucie głodu, ale na całe szczęście to tylko pułapka. To brzmi strasznie, jeśli to się mówi na głos, tak? To niestety tylko pułapka. Tylko pułapka, czy może aż pułapka, którą na całe szczęście się uniknęło. Okej. Nie za bardzo mi się to podoba. Chociaż nie. Chociaż, czekaj, Arthas masz move do ile do przodu? 3. Dobra, to się możecie zamienić. Bo on i tak wtedy wjedzie elegancko i rozsunie nam całą kompozycję. No, będzie dodge. Niestety, tarcza polana. Ale już tu uniknęła. Przeleciała jej pod pachą. No, Arthas wjeżdża z ślizgiem. Elegancko. Bez poślizgu to nie to samo, nie, Arthas? Co? Nie mamy żadnego takiego sensownego leczenia, poza tym, co ma chyba... No tak, w sumie Serafka nie miała nic, a Mishor ma tylko interesowanie się samym sobą, więc no... Jest jak jest. Ale to i tak powinno wystarczyć. O nie, strzał prosto w klatę, to jest całkiem stresujące, jeśli ktoś trafia konkretnie w to miejsce. A poza tym, Arthas cały czas sobie bufuje szansę na stunowanie. Przypomniałem sobie, że to jest ten chory zwyrol. Dobra, Mishor, odstresuj się, nic nie było. Nic nie widziałeś, nic się nie stało. Dobra. To co, łokieto? Wiecie, że żadnej ćwiartki nie dostaną. Chyba chorzy jesteście, jakby miał ćwiartkami częstować. Skąd ja mam je wytrzasnąć? Dobra. Sakwa jest pusta, to po co ja tu szedłem? O! Odstresowywanie się na Kurio. Ja! Yeah. It's anti-stressing time. O kurna, pułapka. Prawie i wchodzenie w pułapkę time by było. Dobra, ryzykujemy. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo fajnie. O, ale tu mamy walkę i to już nie jest fajne. Nie, to jest akurat spoko, to są tylko te zwykłe fagoty. Mimo wszystko sądzę, że warto na nie nakrzyczeć, ze względu na to, że Mishor na wypadek, gdyby któryś go nawet uderzył, to zabije. Dobra. Tutaj jak wejdzie za 4... Dobra, weszło idealnie. Tego mamy z głowy. Teraz pytanie, którego wziąć? No zrobimy tego dalszego. I liczę, że mimo wszystko Serafka będzie... To miała być szybsza, no ale nie wyszło. Teraz to się możesz ugryźć. Too late. Ale się twitchują te magoty, widzicie, jaki to jest twitching? Straszne. O. Dobra, któryś się zdąży ruszyć na pewno z was. Ups! Ojej. Upadłem. Na głowę. Dobra, to niech ona chociaż sobie dobije.
Może jej się uda odstresować. No. Znaleźliśmy jakieś relikwie przy nich, nie wiadomo jakim cudem weszły w posiadanie czegoś tak rzadkiego. Ale nie mnie to oceniać w końcu. Dobra, kto tutaj ma najwięcej stresu? Ty masz. Zajrzyj do plecaka, wiem, że lubisz. Łopata! Zamiast klucza mogłem wziąć. Wolałbym nie. Bo na łopacie mogą czasami wisieć różne rzeczy. Jedni powiedzą, że gacie. Jedni mogą powiedzieć, że pułapka. Jedni mogą powiedzieć, że znowu odpalasz te kokony, widzisz, że oni cię stresują, nie rób tego. A ja mówię po prostu, nie. Nikt mi nie będzie życia układał. Nawet jeśli będę na tym zawsze wychodził stratnie pod względem stresu i wszystkiego. Czasami się zdodżuję i wtedy jest spoko, ale nie zawsze. Na przykład w sytuacjach takich jak te. I nagle cała ta sytuacja jest stresująca. As it turns out, that might be what you get. Nie wiem, zrób jakieś oznaczenie. Żebyśmy wiedzieli, kogo atakować. O, to jeszcze speeda zabiera, więc super. Dodge czy heal? No liczyłem na jakiś stres heal w dodatku, no ale... I po prostu, żeby zabić. Dobra, dużo rzeczy, których nie możemy wziąć. Jeden klucz mi się nie przyda. Dużej różnicy nie zrobi. Mishor, to słabo, że to otworzyłeś, bo ktoś mógł się odstresować. I teraz będę mógł się cisnąć za kolejne, bardziej suboptymalne zagrania. To będzie piękne, kiedy na przykład ktoś jest tuż na granicy właśnie zestresowania się i atak. Nie, to nie ta postać miała tego dotknąć. Wiadomo, że to jest tylko dwa stresy i to tak naprawdę nie jest dużo. I to nie ma takiego znaczenia i przełożenia na grę. Ale mimo wszystko, czasami takie właśnie sytuacje potrafią zmaintainować ten taki czysty stan postaci. Tak na przykład poniżej 30 stresu czy coś. Nie zawsze. Dobra, to w drodze powrotnej. Okej, zostało nam jedno żarełko i w takim wypadku tutaj użyjemy sobie klucza. No jedno żarełko to tak trochę głupio trzymać, kiedy można to podmienić na przykład na to. A, to można podmienić na to. Chociaż didów teoretycznie nie powinienem zbierać w ruinach, bo jest mała szansa, z tego co pamiętam, żeby didy ociekały ruinami. Są inne miejsca, które lepiej to dają. And the fool hardy you like. I noga złamana. Gratulacje. No i chyba powinienem powoli się zabierać za ten Crimson Court, jak to widzę. Ale to tak powoli, powoli. No bo tutaj wszędzie te kokony pieprzone. Walka. Oczywiście z kim? Z przeciwnikami z Crimson Courta, którzy co robią? Stres. Co oni robią? Robią sobie dobrze. Tak długo jak umierają, to w sumie jest lepiej. To też jest przesrane, że dwa ataki jakie mają, bazowe, powodują stres. A jak zrobią skrytem, to powodują w ogóle jakiś AIDS. No nie wiem, no chyba raczej heal. Już tutaj dobrze nic nie dadzą, jak oni skończyli się ruszać. A mamy całkiem wolny team. Niestety. No to jest w sumie spoko, Arta zgasi światło uderzając. No i nie wszedł ten Blight, a mógł wejść. Tak jak to krwawienie mogło wejść. No i weszło. Świetna jest broń, która sobie sama tnie. No trifling victory, no ja mam świadomość tego, że te zwycięstwa ostatnie to są takie właśnie błahe. Dobra, dla jednego popiersia wywaliłbym na pewno zaproszenie od tego frajera. Bo i tak tego mamy na pęczki. Uuu, gargulec! Stonework. Inspiracja i poprawy. I 15% stresu.
Wjedź z łokcia w tego cwela. Jeszcze go zastunować. Bardzo dobrze. Jeszcze Stressful Incantation, żeby tam te 30 coś mieć. 48! Co jest? A no tak, bo masz plus 15% stresu. Głupie pytanie trochę. On i tak się ruszy, więc... Zabranie mu tej prędkości może nie było najlepsze. Nieważne. Znaczy no spoko, ale z drugiej strony tak lipa. Wydrzeć japę jeszcze raz? No nie wiem, czy jest sens. Drzej japę jeszcze raz. Co, będziesz miał minus 100%? O kurna, rzeczywiście. O, głupie, nie wolno tak robić. Ale tego to powinienem healować gościa, no ale... Tylko bez stuna, poproszę. Dziękuję. Wielki mróz. Bo nie ma to jak dodatkowa szansa na stun, bo masz dodatkową szansę na stun. Mocarny cios. Zatruj go. Jeszcze tak krytycznie, jakimś solonezem. To gość już się nie obudzi, to ja się mogę skupić na robieniu innych rzeczy w sumie. Aha, no w sumie na przykład na nie wiem, na niczym innym. Bandaży w sumie nie mam. Mata z gościu, który poluje na wiedźmy. Dobra, zamieńmy to za te... Bandaże. Nie, zaraz. Masz bandaże i nie korzystasz? Mordo, no. Honor odratowany, 39,53. Poproszę o użycie klucza. Robiłaś to poprawnie, kobieto. Coraz większe mam dziwne wrażenie, że jeśli ona korzysta z kuriosów, to ogólnie jest super. Well, let's collect? No dobra. Nie odstresowało cię to kurio, czyli to kurio jest gównem. O kurna. Co w pewne prawdopodobnie gównem też będzie moja sytuacja ze stresem, którym no, radzę sobie tak na dwa razy. Jak widać na załączonym obrazku. Na całe szczęście. Kurna, po co ja w ogóle odbywam te walki, skoro nie biorę tych papiurów, bo nie potrzebuję na przykład dostać się do courtyardu. Czy coś tam. Dobra, zabierzmy speeda temu groźniejszemu. No, elegancko. No super. Nie ma silniejszych od ciebie, gratki. Tak, to ja czekam, aż światło zostanie zrestaurowane. No. No, Mishor, tam słyszałem, że jesteś cwany. Taki jesteś I am a god i nagle twój stres zaczyna zjadać wszystko. Mrok jest ich sojusznikiem. No to super, to se niech będzie, jejku. Dobra, Mishor może sobie 10 na turę odbierać stres. To jest bardzo ważna informacja, moi drodzy. Ponieważ jak zrobię ognisko, to jest tam chyba umiejętność, która się nazywa Cage the Beast, czy coś takiego, i Mishor wtedy się zamyka w sobie i się bardzo tym stresuje. Tak? No, nie zobaczę teraz. No nie mam jak. Teraz mogę. Chain the Beast. Wtedy wszyscy się elegancko odstresowują, a jego w przeciągu 5 tur możemy wyciągnąć na normę, tak? Co to za walka będzie? Walka z frajerami. Coś tam mówiłeś, gościu? Bo tam cię nie słyszę z końca tabeli. Przypomnę, że on miał chyba gdzieś 52 HP, a ja postanowiłem go po prostu złamshotować. No nieźle, wszystkim koło pachy przyleciało. No i teraz nagle gra wygląda tak, jak powinna być grana przeze mnie. A ja mogę cię oznaczyć nawet jak jesteś ukryty, bo ci wszystko widzę. Nie ma czegoś takiego jak bo ci wszystko widzę, to źle powiedziane było. Bo ja wszystko widzę, jak już. Gratulacje. Moja język polski trudno. O, jeszcze tutaj stresik zbijemy. No on ma speed 4, no jak strzeli, to strzeli.
No i strzelił. Ale już będzie martwy. Dobra, posłucham się swojej własnej rady. Będę miał w nosie ten kokon i go nie odpalę. Potem idzie poznać dojrzałego człowieka. Że uczy się na swoich własnych błędach. Kurde, no ten kokon to już bym dotknął nawet, wiecie? Ale na nim się nie odstresuję, więc nie ma mowy. Dobra. Tego nie ruszamy. Szkoda, bo te biblioteki to ja bym podotykał. No ale z drugiej strony, jak mam mieć świadomość, że to mi zrobi krzywdę, no to już tak wolałbym nie. Tak samo tego kokonu wolałbym nie dotykać, tej biblioteczki też, no i tych książek też nie w sumie. Bo gdyby na nich można było używać na przykład, nie wiem, wody święconej, żeby było w 100% tak wszystko spoko, to jeszcze. Nie, tylko nie miszą. Znowu zła postać, ruszyła wola. No dobrze, dobrze, dodge ma być. Musi być dodge. O, walka, o bogowie. Jeszcze skrytem. Dobra, to robimy uniki. Bo tutaj są naprawdę groźni przeciwnicy. No, być może Mishor ich po prostu powybija, jak będzie miał trochę więcej farta. Dobra. No, z tyłu chyba nie jesteś w stanie zrobić jakiegoś harmless poke'a. Ja jeszcze chciał harmless poke'ować, co za gnój. Ja ci dam harmless poke'a. Gnoju wstrętny. On tego typa nie oznaczy, bo jest za daleko. Już nie będzie widoczny. Więcej dodża. Elegancko się wykrwawi już. Ha! O, przymrozimy jeszcze sytuację. Gramy w Quake'a. The Quakes, Quakes. Quakes. Quake. Quakes 3 Arena. Pery. Nie, Quake 3 Arena, dobrze. The Ground Quake 3 Arena. Co? Dobrze, czy coś jeszcze tutaj mogę zaryzykować? Jakiś dobry na przykład stress heal? Uuu, jakbym to przeczuł jakoś czymś, nie wiem. Parcie. Dobra, no to już klucze raczej się nie przydadzą. Łopaty zostały ze względu na to, że łopaty to łopaty, tak? Na łopatę prawdopodobnie, jakby tu mi się ściana pojawiła, to lepiej byłoby być przygotowany. Dobra, to co? Ognicha walimy. Zacznijmy od pierwszego. No zamknij w sobie bestię. Ojej. To było głupie. Dobra, trochę rozdystrybuowałem ten stres między wszystkich. Wydaje mi się, że następnym razem będzie już szycho ogarnięte. Zrobimy to tak. Dobra, odporność na stres. Wpłynijcie sobie wodę święconą na mój koszt. Nie, dzięki. A nie, dzięki. A nie, dzięki. Dobra, teraz wypadałoby zmienić na przykład na to, żeby mieć tutaj encourage zamiast niektórych skilli.
Cellphone. To tylko speed. Nieotrzymywane obrażenia. Może tak byśmy ustawili. Albo dobra, tak jest ok, na tobie. Ciebie nie zmienimy. Dobra, drugie ognicho. A spark without kindling is a goal without hope. Teraz, Misio, żebyś się nie stresował, zabierzemy ci to. Mamy coś, co daje odporność na stres. Nie jest przypisane do postaci. Nie mamy. Misiorku, zamknij się w sobie. Starzę się i tak. Ale pomożemy ci. Powiemy ci parę ciepłych słówek. Weźmy sobie trinket, jakiś fajny nawet, w miarę. I co? Tutaj już takich ciekawych umiejek nie mam. Chilowanko się nie przyda. Nie chcemy stresować nikogo. No to dawaj, po prostu zarzuć sobie runę mrozu i elo. Ktoś nas zaatakuje? O, zaatakowali nas, o dziwo. No dobrze, wziąłem runę mrozu akurat. Dobra, to jednego dziada mamy z głowy, co? No to nie spra- Ale dobrze, nie, bo jak leję na Misiora... Kurwa, no w sumie niedobrze, bo... No właśnie. My musimy go odstresować tak po prostu używając umiejętności, tak? I wtedy zostawić na przykład zwykłego jakiegoś frajera. Liczę na unik po prostu. W tym momencie unik. Po prostu ludzki unik. Dobra, to Misia po prostu pójdzie sobie do leczenia stresowego w jakimś normalnym miejscu. Jelo, no. Przynajmniej inni nie będą musieli, więc to jest i tak lepsza cena niż wysyłanie trzech ludzi na jakieś pomniejsze stres hile. Niż jak wysłać jedną osobę. Dobra, bufujemy się jeszcze pod uniki. Ciebie można, nie wiem, oznaczyć nawet dla beki. Kurczę, nie uniknęliśmy mimo 30 iluś tam farciarskich uników. 30 dojo, no. To jest dużo. Dobra. Żarcie niepotrzebne. Scrolls of Unknown Origin. Dobra, niech tak będzie. Powroty do bazy, takie tam sobie. Questy 28-minutowe. Też OBS właśnie ma ten problem, że źle wyświetla czas. I ja sam mogę mówić, że to tyle trwało, to tak naprawdę trwało kiedy... No i piąty level to jest sensowny. Teraz będzie można ją ulepszyć... Tak, pod względem wszystkich umiejętności. No, to fajnie. I zabrać jej ten... Ja! It's rewind time! If I could control rewind, I would bring a sire back to life and fuck Doomguy, because he is a shithead. No i dziękuję. Ja tylko najpierw koleżanko. Nie. Coś tam jeszcze było, pamiętam, od healingu. Wiesz co? Chyba... byśmy wzięli głowę Juni. Kto ma głowę Juni do chusteczki? Aha. Okej. 55 healing skills.
Więc tak naprawdę wychodzimy na minus 35 raptem, a będziemy mogli leczyć ten stres. Jeśli jestem mądry. Hej, to dobry dzień. Nie wiem, ile nam to zajęło. Trochę pewnie, tak. Walić te pieniądze to nie jest ważne. Ważne jest to, że mamy tą koleżankę z powrotem w drużynie. Dobra, ktoś tam jeszcze był chyba chory. To nie był Mishor, bo Mishor na głowę był chory. Dobra, idź się napić. Idź się napić, gościu. Już siada na głowę. Elegancko, kurna no. Teraz jeszcze Yonna Dark. The Offering, The Vanquisher. Dobra, to jeszcze ciebie można tu wysłać, żebyś miała wszystkie umiejki, w razie czego przygotowane. Ona musiałaby chodzić ze świętymi, żeby to miało sens. Chociaż ona jak się obije, wtedy może elegancko leczyć innych. Tylko to bym zabrał, zrobił. Ewentualnie coś tak szalonego. It sounds good, man. Dobra. To teraz po co wypadałoby ciebie zrobić, kobieto? Po co by wypadało ciebie zrobić? Ty jesteś teoretycznie taka mocno światłoczuła, więc... Jakby nie było, teoretycznie ona powinna chodzić tylko w setupach opartych o to, że jest jasno. Ona teoretycznie będzie generowała więcej światła, tak? To brzmi sensownie. Brzmi jak zastosowanie do tych trinketów, które mam. A właśnie, a skoro mówię o trinketach, które mam, czy mamy tutaj... Tak, mamy kurde kolejnego Slayera i czarnoskórą Twilight Knightkę. Ile razy mam powtarzać, że nie ma dla mnie znaczenia kolor skóry. Po prostu nie chcę widzieć kolejnej Twilight Knightki. Dobra. Teoretycznie możemy zastąpić ten jego fajny klasowy trinket tym Legendary Bracerem, który sobie właśnie zdobyliśmy. Prawda, czy nie? Ja byłem po Legendary Bracer, czy po co? Czy komuś go już wcisnąłem? Chyba, że komuś go już wcisnąłem, to bym się nie zdziwił. Chyba, że ona w sumie mogłaby chodzić z tym. Speed, dodge, obrażenia. Czego chcieć więcej od życia? Ciebie za to można byłoby na przykład. Albo dobra, nieważne, nie będziemy kombinować. Wysyłamy ludzi po prostu na dalsze leczenie. Wszystkich jakichś negatywnych rzeczy. Pek. To jeszcze coś ma. Nikt. To super. Dziękuję za oglądanie. Może jeszcze przyjrzyjmy, czy czegoś nie możemy sobie dobudować. Fajniejszych dystryktów. Najlepsze to byłoby ten Red Hook zbudować. Ten, który wcześniej nic nie dawał, teraz potrzebuje 1000 z tego. Aż 10 tych. To nie jest takie łatwe. To nie jest wtedy takie hopsiu. No nieźle. Nie jest dobrze, nie jest źle, jak to mówią, jak się mówi nieźle. Ordo Maleus brzmi śmiesznie, ale już za późno trochę na niego, nie? Dobra, tak czy siak. Najważniejsze, że się udało, jesteśmy zadowoleni. Jeśli chodzi o listę bossów i tego typu rzeczy, które jeszcze musimy ogarnąć, to wiedźma. Musimy wiedźmę i statkowo. Zobaczmy na statkowo, co dostaniemy za przedmiot. Książka odporności na stres. Wiedźmy świeczkę życia. No to niestety, no w następnym odcinku się tym nie zajmiemy. Może zrobimy podejście pod courtyard, nie wiem.
No w sumie teraz mamy już ludzi, wrócili do nas, bo temu gościowi to kotwica w plecy. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to widzimy się prawdopodobnie w następnym odcinku, gdzie idziemy na Courtyard spotkać się z Viscountem. Bywajcie!